Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. W Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku rozpoczyna się msza święta za ojczyznę, która zainauguruje marsz w obronie demokracji i wolności słowa. Kolejna tego typu manifestacja jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Prawo i Sprawiedliwość 13 grudnia ubiegłego roku w Warszawie. Jak podkreślają organizatorzy oraz uczestnicy marszów, demokracja w Polsce jest zagrożona. Dowodem na to są fałszerstwa wyborcze, jakie miały miejsce podczas ostatnich wyborów samorządowych. Demonstracje mają także zwrócić uwagę na sytuację mediów w Polsce, które nie są niezależne, ale sterowane przez rząd. Przyjdziemy ulicami miasta Gdańska pod Urząd Wojewódzki, aby wyrazić nasze niezadowolenie z tego, co się w tej chwili dzieje, aby zażądać uczciwych wyborów, aby solidaryzować się z tymi osobami, którzy mają dzisiaj szczególnie trudne życie ze względu na ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej. Wcześniej podobne manifestacje w obronie demokracji i wolności słowa odbyły się w Radomiu, Olsztynie, Nowym Sączu, Kielcach, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie, Krakowie i Toruniu. Trzeba koniecznie ludziom wyjaśniać, co się działo złego, bo się dużo złego działo podczas jesiennych wyborów. Trzeba ich uwrażliwiać na to, co się może stać. Tego typu marsze to wyraz sprzeciwu oraz mobilizacja przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się 10 maja. Coraz częściej do oddziałów Caritas po pomoc zgłaszają się osoby mające pracę. Niestety niskie zarobki w zestawieniu z opłatami za mieszkanie, wydatkami na żywność, ubrania, leki często nie wystarczają im na biedne, ale godne życie. Dzieje się tak też w przypadkach, gdy w rodzinie pracuje dwoje rodziców, a jeszcze gorzej jest, kiedy wyżyć trzeba z jednej pensji. O sprawie napisał nasz dziennik. Sytuacja finansowa polskich rodzin pogarsza się. Skalę problemu widać dobrze w świetlicach, gdzie przychodzi coraz więcej głodnych dzieci. Zubożenie społeczeństwa dostrzegają także diecezjalne ośrodki Caritas, do których coraz częściej zgłaszają się osoby, które choć pracują, nie mają co włożyć do garnka. Bardzo wiele rodzin boryka się z problemami finansowymi, a szczególnie rodziny wielodzietne. I tutaj chciałbym zaznaczyć przede wszystkim, że nie są to rodziny patologiczne, to są jak najbardziej normalne rodziny. Ale ponieważ czasem jest tylko jedna osoba pracująca. Trzeba zakupić ubranie, zakupić żywność, opłacić wszystkie media. Tych pieniędzy nie wystarcza, dlatego coraz większa jest ta różnica pomiędzy ludźmi, którym się dobrze powodzi, a tymi, którzy są w trudnej sytuacji. Ta liczba się zwiększa raczej, a nie zmniejsza. Sytuacji nie poprawia obecna polityka rodzinna oraz pracownicza, a także obowiązująca od kilku miesięcy nowa formuła udzielania unijnej pomocy żywnościowej. Nowe kryteria mocno ograniczają krąg osób, do których takie dary mogą trafić. Mogą o nią ubiegać się osoby bezdomne lub te, których miesięczny dochód nie przekracza 813 zł netto dla osoby mieszkającej samotnie lub 684 zł netto w przypadku rodzin. Wiemy, że bieda ma różne odcienie. I dlatego też myślę, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jeszcze jakoś na to zwróci uwagę, że nie można ograniczyć się tylko do kryterium dochodowego, ponieważ rodziny wielodzietne właśnie borykają się z takimi problemami dzisiaj na co dzień. Caritas, chcąc wesprzeć najbardziej potrzebujących, nieprzerwanie organizuje zbiórki żywności. Także i dziś w wybranych supermarketach i sieciach handlowych w całej Polsce można spotkać wolontariuszy, którzy zbierają dla osób będących w potrzebie artykuły spożywcze z długim terminem ważności. Chodzi na przykład o mleko, mąkę, cukier, ryż, słodycze czy środki czystości. Bądźmy otwarci na tego typu wsparcie, tym bardziej teraz w obliczu zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Podpisany przez premier Ewę Kopacz projekt ustawy o in vitro został skierowany do Sejmu. Zgodnie z nim z procedury pozaustrojowego zapłodnienia in vitro będą mogły skorzystać nie tylko małżeństwa, ale także pary żyjące w związkach nieformalnych. Możliwe ma być też między innymi anonimowe dawstwo zarodków. Sam projekt, jak i działania rządzącej koalicji PO-PSL dążące do jak najszybszego wdrożenia go w życie wywołują wiele kontrowersji. Projekt dotyczący metody sztucznego zapłodnienia in vitro został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Dopuszcza on powstanie 6 zarodków oraz możliwość zapłodniania większej ich liczby w przypadku kobiet, które ukończyły 35 lat lub gdy będą istniały wskazania medyczne, współistniejąca z niepłodnością choroba lub wcześniejsze dwukrotne nieskuteczne zapłodnienie in vitro. Projekt ustawy zakazuje niszczenia zarodków, ale tylko tych, które są zdolne do prawidłowego rozwoju. Grozić ma za to kara pozbawienia
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Jeśli chodzi o dostępność do metody in vitro, to będą mogły z niej korzystać nie tylko osoby żyjące w związkach małżeńskich, ale także pary będące we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem, które udokumentują przynajmniej roczne leczenie niepłodności. Na tym jednak nie koniec. W myśl projektu ustawy zarodek będzie można przekazać na rzecz anonimowej biorczyni. Będzie to możliwe między innymi po stwierdzeniu na podstawie danych fenotypowych podobieństwa biorców zarodka z jego dawcami. Do dawstwa anonimowego będą przekazywane też zarodki z banku komórek rozrodczych i zarodków w celu ich przechowywania, jeśli od tego dnia minie 20 lat, a także zarodki, których oboje dawcy zmarli. Po osiągnięciu pełnoletności osoba urodzona w wyniku in vitro z zastosowaniem dawstwa anonimowego będzie mogła zapoznać się z informacjami dotyczącymi dawcy komórek rozrodczych lub zarodków. Chodzi o rok i miejsce urodzenia dawcy oraz informacje na temat jego stanu zdrowia. Działania rządu idące w kierunku jak najszybszego wprowadzenia ustawy dopuszczającej in vitro wywołały falę krytyki. Wiele środowisk, zarówno kościelnych, jak i świeckich, zgłasza swój głośny sprzeciw wobec szkodliwej metody zapłodnienia pozaustrojowego. W tej sprawie nie milczy także Konferencja Episkopatu Polski. Tego rodzaju metoda jako metoda rozrodcza nie jest absolutnie do zaakceptowania z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego. Natomiast pamiętamy nauczanie świętego Jana Pawła II w sytuacji, kiedy obrona zasad chrześcijańskich w 100%, jeśli chcemy powiedzieć, nie jest możliwa. Katolicy zobowiązani są do tego, aby tak dążyć do wypracowania takich ustaw, takich przepisów, które będą jak najbardziej zbliżone do właśnie nauczania Kościoła. Ksiądz biskup dodaje, że gdy ustawa trafi do parlamentu, posłowie i senatorowie będący katolikami powinni tak pracować nad projektem, by chronił on życie poczęte i uwzględniał dobro jego rodziców. Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski wskazał też inną możliwość rozwiązania dramatu bezpłodności, jaką jest adopcja. Za tydzień obrońcy życia po raz kolejny udadzą się do stóp pani Jasnogórskiej, bowiem 25 marca przypada Dzień Świętości Życia. Podczas jubileuszowej 35. pielgrzymki do Częstochowy działacze pro-life będą modlić się w intencji każdego poczętego życia, a także prosić o Boże błogosławieństwo dla osób, które bronią tych najbardziej bezbronnych. 21 marca obrońcy życia będą pielgrzymować na Jasną Górę. O godzinie 9.30 spotkają się w kaplicy cudownego obrazu na wspólnej Eucharystii. Słowo Boże wygłosi i koncelebrze przewodniczyć będzie ksiądz biskup Jan Wątroba, biskup rzeszowski, ale przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rodzin. W czasie tej mszy świętej złożymy także przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Po zakończeniu mszy świętej przejdziemy do auli ojca Kordeckiego, gdzie wysłuchamy cyklu wykładów, prelekcji znakomitych zaproszonych gości. Wśród których znajdą się między innymi Paweł Wosicki, Jakub Bałtroszewicz, Teresa Król oraz ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Myślę, że to doświadczenie wzbogaci wszystkich uczestników pielgrzymki. Oczywiście nie możemy zapomnieć o modlitwie różańcowej i rozważaniach różańcowych, które poprowadzi ksiądz biskup Jan Szkodoń z Krakowa, wielki przyjaciel pielgrzymów, obrońców życia na Jasną Górę. Oczywiście modlitwa Anioł Pański, a na zakończenie naszej pielgrzymki, proszę Państwa, tradycyjna droga krzyżowa na wałach jasnogórskich. Tymczasem obrońcy życia, którym nie jest obojętny los poczętego dziecka, cały czas apelują do działaczy na rzecz praw człowieka w sprawie więzionej w Kanadzie Mary Wagner. Fundacja Pro Prawo do Życia skierowała list otwarty do Amnesty International, Human Rights Watch oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Kanadyjski wymiar sprawiedliwości potraktował Mary Wagner, która broniła ludzkiego życia, jak niebezpiecznego przestępcę. Prawnicy nie mogą wykorzystywać zeznań biegłego w jej obronie. Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia przypomina, że narusza to prawo do wolności słowa, sumienia i swobody wypowiedzi. Obrońcy praw człowieka muszą interweniować. Uważamy, że wymiar sprawiedliwości Kanady traktuje Mary Wagner jak niebezpiecznego przestępcę. Podczas to właśnie ci, którzy zabijają dzieci, cieszą się prawami i są przez instytucje państwowe i przez prawo kanadyjskie chronieni w tym, co robią. No jest to sytuacja absolutnie patologiczna i te organizacje w sytuacjach, w których interweniują, piszą listy otwarte do rządów, organizują maratony pisania listów o uwolnienie więźniów sumienia. Przysyłają również więźniom
tam wsparcie. To była praktyka, takie podejmowały działania. Liczymy na to, że w jakiś sposób zainteresują się tą sprawą, że ich działacze wypowiedzą się publicznie i że ten głos będzie słyszalny, bo to, co się dzieje w Mery, to jest pogwałcenie praw człowieka. Obrońcy życia podkreślają, że nadszedł już czas, aby organizacje broniące praw człowieka udowodniły, że ich retoryka pokrywa się z działaniami. Do końca kwietnia należy złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok. W całej Polsce trwają różnego rodzaju akcje, które mają pomóc i ułatwić poprawne wypełnienie PIT-u. Otwarte dni w urzędach, infolinie z doradcami, a nawet wypełnienie PIT-u podczas zakupów. Trwa weekendowa ogólnopolska akcja Szybki PIT w galerii handlowej. Podczas zakupów na specjalnych stanowiskach informacyjnych będzie można uzyskać porady oraz informacje o ulgach i odliczeniach. Eksperci urzędów skarbowych będą czekać na podatników, by pomóc im wprowadzić dane z zeznań podatkowych do systemu e-deklaracje, a następnie wysłać je sprawnie i bardzo szybko przez internet do dowolnego urzędu skarbowego w Polsce. Inicjatywa jest super. Jest bardzo potrzebna, bo jest bardzo dużo ludzi, szczególnie rencistów, ludzi takich różnych starszych, których nie stać po prostu na płacenie biura rachunkowego czy jakiejś księgowej, bo to jest drogie. A tak to sobie zrobią. Spokojnie, nie muszą się sami głowić. Na miejscu uzyskamy także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Wystarczy przynieść ze sobą informacje o uzyskanych dochodach w roku 2014, potwierdzenia wydatków, które chcemy odliczyć, a także zeszłoroczne zeznanie podatkowe. Akcja odbywa się w 68 galeriach handlowych w całej Polsce. Z kolei doradcy podatkowi Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych już piąty rok z rzędu wychodzą naprzeciw osobom niepełnosprawnym, oferując telefoniczne poradnictwo w wypełnianiu PIT-u. Dosłownie mówiąc, udzielania informacji, w jakim zakresie mogą odliczyć wydatki na rehabilitację i jak muszą je udokumentować. Konsultacje te są telefoniczne. Osoby niepełnosprawne nie muszą wychodzić z domu. Wystarczy zadzwonić. Do 27 marca w godzinach od 12 do 14 doradcy podatkowi czekają na kontakt z osobami niepełnosprawnymi lub ich opiekunami prawnymi. Podobną pomoc świadczą również inne regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Swój 1% podatku można przeznaczyć także na fundacje, organizacje charytatywne czy pożytku publicznego. Aby przekazać go na Fundację Nasza Przyszłość, należy wpisać w odpowiednią rubrykę następujący numer KRS. 00000091141 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku. Dzięki odpisowi na fundację będziemy wspierać rozwój dzieła nowej ewangelizacji. W pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych włączyły się również koła oraz terenowe biura Radia Maryja z całej Polski. Na stronie internetowej Fundacji Nasza Przyszłość dostępna jest lista miejsc, gdzie pełnione są dyżury. Zainteresowanie jest dosyć duże. Rozliczami zanoszę do urzędów skarbowych w danej dzielnicy, gdzie podlega ta osoba. Jest to proste rozliczenie, nie jest to trudne, tylko troszeczkę informacji i można to zrobić dokładnie. Do końca kwietnia pozostało nieco ponad miesiąc. Warto skorzystać z różnego rodzaju ułatwień, nie zostawiając wypełnienia zeznań podatkowych na ostatnią chwilę. Co najmniej 8 osób zginęło, 20 zostało rannych po przejściu silnego cyklonu PAM przez wyspiarskie Vanuatu na Oceanie Spokojnym. Jednak jak informuje Krajowe Biuro do Spraw Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi, ofiar może być znacznie więcej. Do tej pory docierały niepotwierdzone informacje o ofiarach śmiertelnych. Żywioł mógł jednak spowodować, jak się szacuje, kilkadziesiąt ofiar w ludziach. Zdaniem służb ratowniczych minie co najmniej kilka godzin, zanim wiadomo będzie coś więcej o skutkach cyklonu PAM, zakwalifikowanego do najpotężniejszych cyklonów na świecie. Zaniepokojenia wstępnymi doniesieniami nie kryje australijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nasze myśli biegną dziś do ludzi Pacyfiku, którzy stoją w obliczu skutków cyklonu tropikalnego PAM. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami o utracie życia przez wiele osób z północnego Vanuatu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Australii zapewniło o wysłaniu na Vanuatu wszelkiej pomocy, jaka będzie potrzebna. Solidarność z poszkodowanym krajem wyraziła także Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podczas spotkania z prezydentem Vanuatu przekazałem mu swoje najgłębsze kondolencje. Uczyniłem to także w imieniu całej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powiedziałem mu o naszej solidarności z mieszkańcami Vanuatu, a także o chęci silnego zaangażowania się w pomoc poszkodowanym.
Osiągający prędkość nawet do 340 km na godzinę wiatr pozrywał dachy budynków i powalił drzewa. Łączność z większością regionu została odcięta. Nie ma prądu i wody. A już za chwilę prognoza pogody. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Pogodnie dziś na wschodzie, zachodzie, a także na południu Europy. W centrum sporo chmur z opadami deszczu. Mokro, mimo promieni słonecznych, także nad Wyspami Brytyjskimi oraz w Rumunii. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza w Moskwie do 16 w Rzymie. I zmieniamy mapę. W Polsce dziś pochmurno i deszczowo. Szans na przejaśnienia niewiele. Na termometrach maksymalnie od 5 do 6 stopni. Wiatr umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniosło około 1028 hektopaskali i będzie rosnąć. I na teraz to już wszystko o pogodzie. Dziękuję, życząc Państwu dobrego popołudnia.